Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze kwadrans po godzinie 9, a w studio jest już gospodarz programu Temat dla reportera, Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i Jarek czeka już od teraz na Państwa telefony. Tak, ponieważ jeżeli Państwo nas wczoraj słuchali, to wiecie, że wczoraj był ostatni raport pandemiczny, że ponieważ już kończy się publikowanie tych raportów chyba na rządowych stronach, co jest bardzo dobrym znakiem, to u nas też już przynajmniej na razie i oby tak zostało, ich nie będzie. Czyli od razu jesteśmy do Państwa dyspozycji. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu i czekamy, żeby ktoś do nas w jakiejś sprawie zadzwonił. A ja dzisiaj w niesamowitym towarzystwie. To ja podpowiem słuchaczom, że jeżeli słuchacze chcą zobaczyć w jakim towarzystwie, to wystarczy zajrzeć na Instastory radiowe albo na story na fejsie też tam dorzucę. Ale no powiem Ci twarzowo. No, takie królestwo zabawek, prawda? Trzeba mieć twarz najpierw, żeby było twarzowo, ale... Jareczku, może jesteś. Kiedyś się dorobię. Tak, mnóstwo różnych niesamowitych rzeczy dla dzieci tutaj w studio. I kilka jest bardzo inspirujących dla rodziców. Na przykład masa plastyczna. To jest, jak ktoś ma dywany, to... A tego małego konstruktora tam przyuważyłeś? A jeszcze nie, to sobie tam zajrzę. Są takie tam czołgi i inne. O, czołgi, to pójdę zaraz zobaczyć. Dzień dobry, telefon. Witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Zgubiłam dokumenty. Cały portfel. I chciałabym ogłosić może przez Radio Elkę uczciwego znalazcę, żeby po prostu już mi nie chodzi tam to zawartość portfelu, tylko o dokumenty. Może ktoś... Tak, uczciwego może ktoś... właśnie znalazcę bym prosiła. Dobrze, może ktoś przyniesie do radia, to też proszę być na nasłuchu. A w jakich okolicach? No, wie pan co, dokładnie nawet nie wiem, czy to tu między właśnie to chociaż... plantami od czyli... Narutowicza do Zwycięstwa na tym odcinku, bo to rowerem. Aha, czyli w Lesznie, jeżeli ktoś z Państwa... Tak, w Lesznie. To, tak, no bo jak Pani wie, słucha nas cały region, więc tutaj musieliśmy doprecyzować. No, ja może podam kontakt też, nie, jakby ktoś... Ja Panią mam taką propozycję, zadzwonić do nas na numer 65 529 5678. To jest nasz sekretariat. Już zmieniam, 5678. Już. I to jest nasza centrala i tam nasza Irenka sekretarka te wszystkie dane by od pani... 529 tak? 56 tak? 78. Proszę tam zaraz zadzwonić i tam te dane zostawić, bo to wie pani, wrażliwe dane, czasem z tym uważać. I gdyby ktoś się do nas zgłosił, to oczywiście będzie kontakt do pani wtedy nawiązany. A państwo, jeżeli ktoś znalazł i... no, ale to zazwyczaj ludzie i tak do radia to jakoś tam zgłaszają, no, ale... No, pieniędzy już tak się nie odzyska, ale tak, chodzi chociaż o dokumenty, chociaż nie? O dokumenty, dlatego będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś z państwa się do nas odezwie, ale proszę zadzwonić zaraz na ten numer i tam te swoje wszystkie dane zostawić, dobrze? Dobrze, fajnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, miłego dnia mimo wszystko. 65 529 5529, tymczasem to jest numer na naszą antenę i proszę śmiało dzwonić i z nami tutaj pogadamy sobie, zobaczymy, co ciekawego dzisiaj u Państwa przy tym pięknym, słonecznym wtorku. Zapowiadali deszcze, a tymczasem Będą? Mhm. O której? No tak w okolicach 11 podobno. Zobaczymy, czy się sprawdzą te prognozy. Ale że łupie cię w kościach, czy prognozy? Nie, prognozy. Synoptyk nam tutaj tak podpowiada. No. Będzie opcja sprawdzić, czy się pomylił, czy się nie pomylił. A tymczasem ja mam jeszcze pytanie do ciebie, jak ty się w towarzystwie tego jegomościa jednorożca czujesz? Powoli się oswajam. Ja myślałam, że to on musi się oswoić. On jest lekko nerwowy, a ja się narowiste ten koń? Nie wierzę. Czekamy oczywiście na telefony do Jarka. Już jest. A ja chciałam jeszcze przypomnieć o konkursie, ale to za chwilę. Dzień halo, dobry. Halo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Kościana. Mhm. Podziękowaniami dla punktu szczepień w Buczu i punktu szczepień w Krzywieniu. Naprawdę, naprawdę są godni podziękowania. Nie no, zaraz będą podziękowania, tylko mnie zdziwiło to, że dwa punkty pani wymienia, pani się w dwóch punktach szczepiła. Znaczy nie, mąż, a. mąż się szczepiał właśnie w tu, tam i ja, a syn w Buczu. A w ten sposób, tak, myślałem, tak. że może... Pół rodziny tu, a pół rodziny tak. tu. Myślałem, że ktoś może recenzuje punkty szczepień. Nie. Przyjmując szczepionki. Serdecznie bym prosiła o... O jasne, czyli w Krzywiniu i w Buczu. I w Buczu, tak. I pozdrawiamy bardzo serdecznie te punkty szczepień, cały personel. Jeżeli w swojej ciężkiej pracy słuchacie radia, to teraz dla was cały specjalnie kwiaty i motyle. Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście cały personel medyczny, wszystkie punkty szczepień. Mi wczoraj właśnie przysłało SMS-a, że mam w poniedziałek przyszły, znaczy najbliższy, znaczy 7 szczepienia i muszę sobie to zaplanować. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu i tak sobie teraz jeszcze patrzę na te wszystkie tutaj rzeczy, one są do wygrania, jak rozumiem, Patrycja, tak? Tak, tak, tak. Słuchacze zdobywają nagrody dla swoich dzieciaków, wysyłają do nas SMS-y pod numer 72103. W treści wpisujecie hasło dziecko, potem podajecie imię swojej pociechy oraz wiek dziecka, a my do wybranych osób z tymi niespodziankami dziś do późnych godzin popołudniowych będziemy dzwonić i będziemy obdarowywać tym królestwem zabawek. Super, niektórzy się na pewno bardzo ucieszą, a niektóre zabawki to sentyment mi wzbudza, bo taka gra skacząca czapeczki, to jako dziecko w nią grałem. No mi tam też się bardzo dużo rzeczy podoba i jest zagwozdka. Ile to człowiek lat ma, jak przestaje być dzieckiem, bo nie wiadomo, czy o prezent się upomnieć. Witamy serdecznie kolejną dzwoniącą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Ja dzwonię w sprawie tutaj parkingu przed cmentarzem na Osieckiej. Mhm. Tam dosyć często no, odwiedzam ten obiekt i największy problem jest z parkującymi przy wjeździe na ten cmentarz, czyli na vis-a-vis tych pawilonów handlowych. Jest, no, 20 metrów dalej jest parking. Mhm. To kierowcy parkują tutaj, no bo idą do tych punktów handlowych. Obiektów handlowych. Mhm. Tam się robią nieraz takie, no, niebezpieczne sytuacje, bo ludzie przechodzą do tych pawiloników, tam wychodzą z tych samochodów parkujących i nieraz korki są nawet na Osieckiej. No prosiłbym, żeby może jakiś tam tak ustawić, a najbardziej apelowałbym o to, żeby ludzie zachowali zdrowy rozsądek, że lepiej przejść te 15 metrów więcej, a nie parkować tam, gdzie no, utrudnia to ruch. Tam nie ma znaku zakazu, ale nieraz jest taka sytuacja, że parkują po obydwu stronach tej drogi, przed pawilonikami i vis-a-vis, więc nie można przejechać, tam wjechać. Ludzie są, wyjeżdżają z tego, wjeżdżają, robi się niezły kocioł. Panie, ja tu tylko na sekundę. To tak, jest takich parę miejsc również w mieście, gdzie absolutnie nierozsądnym jest stawać, a stają, bo oni tu tylko na sekundę do sklepu po marchewkę. Tak, albo właśnie, po coś. To, i to jest ten... Znaczy, odnośnie tego parkowania, to nie tylko tego w tym miejscu, przy tym cmentarzu, przy centrach handlowych to widać. Też. Więc, no... Tak, no, ale nie wszystkim dane jest. Przy największym leszczyńskim centrum handlowym zawsze ustawia się dodatkowy rząd już poza wymalowanymi miejscami, zauważyłem. I tak po prostu. I to pewnie jest fajne, dopóki nie przyjdzie tam przejechać straży pożarnej na przykład. No właśnie. Dobrze, czyli no przede wszystkim apelujemy oczywiście do szanownych państwa kierowców, którzy jeżdżą tam na Osiecką na cmentarz. No tam jest bardzo duży parking, naprawdę, no miejsc jest mnóstwo. Wystarczy przyjechać parę metrów dalej i już może zaparkować, nie ma tam problemu. A spacer sobie zrobić, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie, naprawdę, no chyba, że jakieś straszliwie ciężkie rzeczy się tam kupuje, ale... No, tam, ale to,
Tam zdaje się z niczej więcej. Wolne, ale tak. to nie są, nie parkują tam ludzie, którzy ciężkie rzeczy... No właśnie, bo tam chyba tylko z niczej więcej można nabyć. Tak, a tam rozmawiając z tymi sprzedawcami, to naprawdę oni twierdzą, że gdyby nie mieli tych swoich straganików wysuniętych dalej, to ludzie by im pod same drzwi podjeżdżali. A to jak wszędzie, szanowny panie, to jak wszędzie. No niestety, taką mamy kulturę, że tak powiem. A powinniśmy mieć kulturę fizyczną, w związku z tym skwacerów jak najwięcej zażywać dla zdrowotności, zwłaszcza w kontekście oczywiście tego miejsca, gdzie uświadamiamy sobie, jak ważne jest zdrowie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana serdecznie i ten apel oczywiście również do państwa. No, żyjcie i dajcie żyć innym, zwłaszcza w okolicach cmentarzy. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, akurat wczoraj przechodziłem przez plac Kościuszki. No ładnie to jest zrobione, dywaniki położone, wszystko, ale brakuje jednej sprawy. Brakuje ławek. A może będą? I dzwonię, nie chcę pan wyobrazić, zadzwoniłem do Zieleni Miejskiej i tam kierownik mi odpowiedział, że to nie jest nie ich sprawa, nie ich działka, bo tym się zajmuje wydział parków. Tam jakiś wydział miasta Leszna. Ha, ciekawe. No, i dobrze. Wszystko jest ładnie zrobione, tylko mówię, człowiek by chciał sobie usiąść, odpocząć, a tam nie ma gdzie. Ławki to jest w ogóle jakiś deficytowy towar obecnie, bo ja nie wiem, już prosiliśmy ileś razy o ławki na Osieckiej, też na razie się nie możemy, chyba, że się coś zmieniło, to dajcie nam znać. Ja tam powiem tak, że nie jest tak z tymi ławkami źle, bo jak w zeszłym roku dzwoniłem, właśnie z panem rozmawiałem na temat ławek, których tu trochę brakowało na 55, w ten ciąg 55 pułk. No i proszę pana, nie chcę pan wyobrazić, że dołożyli i teraz jest wszystko okej. No także mi się wydaje, że nie jest tak źle z tymi ławkami, tylko po prostu brak chęci albo ktoś tym się nie interesuje i tak dalej. Znaczy, ten park jeszcze jest robiony, bo tam ta inwestycja się nie zakończyła, no stąd te dywaniki były kładzione niedawno. Tak. Więc myślę, że tam jeszcze ta mała architektura dojdzie, ale upewnijmy się. No właśnie mi wspominał ten kierownik tam z Zieleni, że jeszcze rewitalizacja się nie skończyła, ale mi się wydaje, że tam nie ma żadnych przeszkód, żeby ta ławka tam stanęła, bo tam miejsce jest na to. Tam, gdzie były w tych miejscach, nie? Ale być może... A w każdej chwili mogą mnie przesunąć przecież, nie? Być może w związku z rewitalizacją jakieś specjalne ławki tam są zamówione. No, i one się dopiero robią. Ale dobrze. Oczywiście, no, pogoda aż zachęca, żeby sobie w parkach odpoczywać. Nie wiem, czy tam te ptaki są, czy nie ma? No, na razie nie widać. Będzie widać, jak będą ławki. Wtedy będzie widać po ławkach, czy są. Może dlatego nie ma. Przychodzić z własną ławką. Tak, i zabierać ją potem do domu. Albo ze stołkiem. No dobrze. Zapytamy o te ławeczki i o te wszystkie drobiazgi w parku Kościuszki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, miłego dnia panu słuchaczowi życzę i proszę państwa, zapraszam 65 529 5529 z całego regionu. A teraz kogo gościmy? Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Rydzyny. O. Ja dzwonię w sprawie tych świateł. Tutaj na strefę przemysłową do wjazdu. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować panom, którzy naprawili te światła i które działają teraz na 100%, tak jak miały działać. Naprawdę serdeczne podziękowania. Czy jeżeli dobrze pamiętam, tam była kwestia tego czasu wyjazdu ze strefy, tak? Tak, właśnie. I zostały przestawione. Działa idealnie. O, no to w kwiaty i motyle absolutnie dla nich. No właśnie, to trwało bardzo długo, ale jednak się udało w końcu. Cudownie. Kwiaty i motyle, teraz pytanie oczywiście... Że pan burmistrz tam gdzieś interweniował również. Wojewódzki Zarząd Dróg także, bo to ich droga. Kwiaty i motyle dla was wszystkich za dobry wyjazd ze strefy w Rydzynie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy bardzo i już mam informację z Urzędu Miasta, że mała architektura w Parku Kościuszki dojdzie, będzie później, także spokojnie, ławeczki także dotrą. Bardzo dziękuję pani Lucynie z Urzędu Miasta za tak szybką reakcję i mamy kolejny telefon, witamy. Dzień dobry, panie Jarku, ja dzwoniłem do pana tydzień temu.
odnośnie Manhattanu, tego targowiska. Chodziło o co? Chodziło o to, żeby ludzie nie chodzili z psami, nie chodzili z rowerami. Dalej chodzą, nawet może nawet jeszcze więcej, albo to na złość robią, albo co, nie wiem. Nie robią na złość, tak. Tylko się pogoda zrobiła taka, że się chce rowerem wyjechać. Ale panie Jarku, powoli. Są miejsca dla roweru. Stoją świecą pustkami. To nie, to jest możliwe, bo nawet ja jak zwróciłem uwagę, to ta pani powiedziała, a kto będzie mi rowerów pilnował? Są zamknięcia, to może zamknąć, nie? Są zamknięcia, jak ktoś jest z psem, to może tego psa zostawić, niech pilnuje. No tak, apelujemy do państwa bardzo gorąco, naprawdę rower w takim tłoku to nie jest wygodna rzecz i państwu jest niewygodnie, a już innym to jest w ogóle niewygodnie, a jeszcze nie daj Boże do jakiegoś nieszczęścia dojdzie. Ja, no co, policjanta tam stawiać, kurczę, no znowu jakiegoś stróża prawa, który będzie egzekwował takie rzeczy. To jest kwestia chyba tak przede wszystkim. No ale kultury, jest taka nie? pani, która zbiera pieniądze, to ona nie może... Przechodziła, bo ja widziałem, przechodziła po gościa, który szedł z żoną z rowerami szedł. Nie powiedziała ani słowa. No ani słowa. Być może dlatego, że... Ona by zwróciła uwagę, ja by tak kostką uderzyła o pedał od roweru. To by zwróciła uwagę i lub zabolało konkretnie. No tak, ale zaraz ktoś powie, a jakim prawem? A ja tu mam konstytucję, tak, prawda? I dlaczego mnie tu jakaś osoba każe coś albo zabrania czegoś, a to przecież jest wolność obywatelska. Więc ja mówię, to jest kwestia bardziej kultury niż wszystkiego innego. To panie Jarku, jeżeli ona, ta pani powiedziała mi, że kto będzie mi rowera pilnował? No właśnie. To samo będzie, może być też ktoś przed samochodem, kto będzie mi pilnował samochodu? Na jedno wychodzi. Dlatego przyłączam się do apelu pana słuchacza. No przede wszystkim kwestia kultury i też trochę wygody, żeby ten rower zostawić i sobie spokojnie z koszyczkiem pójść na zakupy, a nie tarabanić się z tą wielką ramą między te ciasne kramy. No naprawdę, no miejcie wzgląd na innych. A już z psami to już w ogóle. No ten pies się przecież stresuje. To dla niego to nie jest też żadna przyjemność, że wchodzi między te wszystkie nogi, które się przy głowie ruszają. No nie róbcie psom takich stresów i też je zostawiajcie gdzieś na boku, niech zaczekają. Albo nie bierzcie w ogóle psów na targowisko, jak idziecie na zakupy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I teraz krótka przerwa i słyszymy się za 2 minuty. Po krótkiej przerwie wracamy do tematu dla reportera. W studiu jest oczywiście Jarek Adamek. Tak, i mamy sprawę na szybko, proszę państwa. Bardzo na szybko, zanim odbierzemy kolejny telefon, będą podziękowania od właściciela karty. Właściciel karty płatniczej. Bardzo dziękuję starszemu panu, który ją znalazł, dostarczył do radia, udało się sprawę załatwić. Tak. No i pan właściciel karty wyraża swoją wdzięczność. Jarek, pozwolisz jeszcze jeden temat, tak na szybciutko załatwię, bo jest jeszcze jedna sytuacja z tej samej półki. W bankomacie w Biedronce, w Gronowie, w Lesznie pozostawiono pewną kwotę pieniędzy. Ktoś poszedł, wypłacił i nie zabrał. I te pieniążki są, czekają. Ktoś je ma u siebie i ten numer telefonu jest dostępny u nas w radiu. Wystarczy zadzwonić do sekretariatu 65 529 5678. Tak jest, to jest nasza centrala i tam te wszystkie sprawy wyjaśniajcie. No fajnie, że są dobrzy ludzie na świecie. 65 529 5529 to jest nasz numer i czekamy. Czekamy, aż ktoś tutaj zadzwoni i... O, już ktoś dzwoni, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja w sprawie drogi do Wolsztyna. W Gdyniu przy samej drodze rosną suche brzozy. I te gałęzie tak zwisałem na tą szosą. Czy tego nie idzie usunąć? Niech mi pan powie jeszcze, jaka to jest droga do Wolsztyna. No, z Wschowy do Wolsztyna. Aha, Wschowa, Wolsztyn. Miejscowości Lgiń. Miejscowość Lgiń, czyli to jest chyba województwo wielkopolskie, bo oczywiście to jest droga wojewódzka, więc zarządy dróg wojewódzkich tutaj czuwają, czyli w miejscowość Lgiń to będzie Wielkopolska. Dobrze. To no mówię, przy samej drodze, słuchaj, te konary tak zwisają, czy trzeba aż wypadku jakiegoś, żeby to
ktoś się zajął tymi drzewami? Nie trzeba wypadku, gdyż pan słuchacz zadzwonił, a my maila do Wojewódzkiego Zarządu Dróg do Poznania wyślemy w tej sprawie, żeby sprawdzono, żeby służby drogowe tam podjechały, zobaczyły i najwyżej tam piłę uruchomiły. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich właśnie jeżdżących po drogach kierowców, zarówno zawodowych, jak i amatorów. I życzę im dobrej jazdy dzisiaj w tym pięknym słoneczku. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam. Ja dzwonię prawie w takiej sprawie. Mieszkam na przeciw Odlika w Zaborowie. Zaborowo. I po prostu... rośnie taka wysoka trawa na, przy tym chodniku, że po prostu blokuje wyjazd. Nic nie widzę, czy coś jedzie. Czy to jest ulica Górowska? Górowska, tak. Górowska. No, okej. Przekażemy oczywiście, chociaż widzę, że jest wiele miejsc, gdzie obecnie wegetacja sobie zaszalała. Było długo mokro, teraz się robi ciepło, no więc ta trawa po prostu dostaje skrzydeł. Więc pozdrawiamy Miejski Zarząd Dróg, który czuwa tutaj nad kwestiami bezpieczeństwa i no, szanowni państwo z Zarządu Dróg, słuchacz z Zaborowa, taki tutaj postulat zgłasza, my go oczywiście przekazujemy także do Zarządu Dróg. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I no, jest tych miejsc, widzę. Ja ostatnio gdzieś tam pod koło wiaduktu widziałem, jak ta trawa ruszyła, to jest głowa mała. Chociaż są też, przypominam, zwolennicy tego, żeby tej trawy aż tak bardzo nie wykaszać. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu. Chciałam zwrócić się do tego pana, który mówił o rowerach na Manhattanie. Uh-huh. Moja córka też pojechała nie tam, ale w inne miejsce, przypięła rower. Uh-huh. Dziecka również. No niestety, mimo że rower był przypięty, to myślę, że to jest przyczyna tego, że ludzie po tym Manhattanie z tym rowerem chodzą. Aha, czyli że te rowery nie są do końca bezpieczne. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ach, widzi pani. Ja nie jeżdżę rowerem, ale gdybym miała jechać, na pewno bym nie przypięła w żadnym miejscu. Tam jest duży ruch, ludzie się tam przemieszczają, a to jest dla specjalistów, to jest dosłownie moment. Dziękuję. Dziękuję. No, taka pozdrawiam, do widzenia. Smutna refleksja, że no właśnie, nawet człowieku chcesz być kulturalny, to ci inni nie dadzą, ale... No, też boską, no gdzieś tymi rowerami, jak się poruszamy, to czasem je gdzieś przepinamy. No, nie wchodzę do biblioteki na piętro z rowerem. Dzień dobry. Dobry, witam. Witam. Ja mam taką sprawę. Wczoraj będąc... Halo? Tak, słuchamy pana. Wczoraj będąc w Osiecznie, idąc w parkingu w kierunku tam plaży, tam jako jest latarnia, z której wystają przewody, i to jest wszystko odkryte na widocznym miejscu. No wystarczy, że ktoś pójdzie, dotknie, prawda? Czyli tego nie można zrobić. Dzwoniłem do burmistrza, ale tam nikt nie odbiera. No. Jeszcze mu taki fajny komentarz dałem. Po prostu tak się zaczyna nowy okres letni. Czy pan burmistrz tego nie widzi? Nie wiem, czy on to się dostosował do tego, czy nie. Bo nie było żadnej odpowiedzi. Dobrze. Latarnia na letnisku w Osiecznej przy alejce, jak rozumiem, wiodącej z parkingu do plaży, tak? Tak, tak, tak. To widać gołym okiem. Kable wystają. Śmieszne jest to, prawda? No, dobrze. To by było na tyle. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Jak tam właśnie na letniskach wygląda obecnie? Po ile rybki chodzą? Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry, ten Lgin to w Lubuskim. Lgin to jednak województwo lubuskie, tak? Tak. Okej, czyli trzeba będzie do, o matko, Zielonej Góry albo do Gorzowa dzwonić. Ale dziękuję, że nam pan tutaj to geograficznie rozjaśnił. Czyli to będzie lubuskie. Sobie zanotowałem. Pozdrawiam serdecznie. 65 529 5529. Patrzę na zegarek. Jeszcze 5 minut naszej audycji, a więc śmiało dwa, może trzy telefony odbierzemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat wystających kabli przy tej lampie włosiecznej jest zgłoszony już od 2 tygodni do burmistrza. Serio? Mailowo nawet, ale niestety do tej pory nikt nie zainterweniował, a pan przychodzący codziennie tamtędy i sprzątający
też na to tylko patrzy i idzie dalej. No, może, może trzeba po prostu, nie wiem, zadzwonić jakimś większym dzwonem na wieży, to wtedy okay. ktoś się zauważy. No pan może nie ma uprawnień, bo to może trzeba mieć uprawnienia na kable, ale no, dwa tygodnie... Ale widzi to. Dwa tygodnie temu zostało wysłane mail. Jest do... mail, oficjalnie ma pani oczywiście. Potwierdzenie, nie tak. ma, że gdzieś tam anonimowo, oczywiście. Tylko normalnie... Nawet dzwoniłam jeszcze w tej sprawie i też nikt nie zareagował. O... A te kable są totalnie całe na wierzchu. Przechodzą tamtędy dzieci, przejeżdżają dzieciaki na rowerach. Mm-hmm. Nikt w ogóle z tym nie zareagował. Dobrze. To w takim razie, szanowny magistracie Osiecki, no nie wiem, czy to taki jest problem, czy te firmy elektryczne mają tyle zleceń, że nie są w stanie tego ogarnąć. Może jest jakiś elektryk w gminie, który te chce kable dorobić. To są jedną rzeczą, a drugą rzeczą są latarnie, których klosze są niepozbijane, bo tam są takie nieszczęśliwe klosze na tych lampach, które wystarczy, że dziecko jedzie rowerkiem i wpadnie na tą lampę, albo ktoś go kartem jedzie, czymkolwiek, i te klosze po prostu spadają, to jest notorycznie. My, Osieczna wydaje bardzo dużo pieniędzy na te klosze co roku i mnóstwo jest takich kloszy pozbijanych. No, nic się z tym nie dzieje niestety. Może jeszcze nie ma sezonu? No już jest chyba. Już tam te gastronomie chyba działają jakieś. Już co niektórzy... Ja znam jednego, co się szkąpał. I to nie był morz bynajmniej, tylko właśnie kąpał moje się... Moje dzieci też już się kąpały, na najmłodsze. Może pani dzieci to morsy, bo... Znaczy ja bym teraz już mógł zacząć morsować, a już w lipcu to już w ogóle. To zapraszamy. Dziękuję bardzo. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie magistrat Osiecki. No słuchajcie, z tymi kablami coś trzeba zrobić. No jak wam mieszkańcy już zwracają od dwóch tygodni uwagę, to naprawdę, no żebyśmy jeszcze my musieli wydzwaniać. 65 529 5529. 3 minuty jeszcze naszej audycji, żeby potem nie było, że nie ostrzegałem i ktoś się dodzwania już po zakończeniu. A plażowe miejsca, to my tutaj w regionie mamy niektóre piękne. No, jak twoje ulubione? No ostatnio Brenno. Gdzie można cię spotkać? Brenno. Mogłaby być tam trochę bardziej posprzątane na tej linii brzegowej, ale wszystko tam, wiesz, przygotowane tak, że można relaxing uprawiać. No dobrze. Na maksa. Sprawdzę, tylko daj znać, kiedy będziesz. Witamy serdecznie. Halo? Tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To jest Radio LK. To jest Radio LK. Proszę ściszyć radio. Proszę pana, ja mam, Jareczku, panie, taką propozycję. Chciałbym wiedzieć, o której jest ten mecz z Belgijkami, tych dziewczyn. O której godzinie? Jaki? Ja przepraszam, jaki mecz? Siatkówki. Mecz siatkówki. Ha! Dobra, spróbujemy to wygooglać. Niech pan zostanie na nasłuchu, może... Bo było powiedziane, że Polska, Belgia, ale nie o godzinie. No, sprawdzimy. Może się nam uda to szybciutko znaleźć. Dziękuję bardzo. Niech pan słucha. Może znajdziemy i szybko odpowiemy, o której godzinie nasze siatkarki, tak, grają z Belgią. Polska, Belgia. Sprawdzimy. Może znajdziemy. A telefon może jakiś taki odbiorę jeszcze jeden. Jasne, ostatni, dzień dobry, tak witamy serdecznie. Dzień dobry, z okazji Dnia Dziecka chciałbym zamówić piosenkę Majki Jeżowskiej, Wszystkie Dzieci Nasze Są. Odkrywka Zleszna, jeśli to możliwe. No, Patrycja, to już ty jesteś tutaj. Muzycznych zamówień niestety nie ma, ale przed godziną 11 pojawi się na antenie mój zmiennik Grzegorz Sterna. Może wtedy razem zaśpiewamy. Oczywiście nie potrafimy, to nie ma znaczenia. Będzie jednak jakiś może fragmencik. Nie wiem, ja tak w imieniu Grzesia teraz, wiesz, się wypowiadam. Nie wiem, czego namówię. Polska, Belgia, proszę państwa, o 13:00. Jakby ktoś tam, to pan słuchacz chciał wiedzieć, kiedy te nasze siatkarki Polska, Belgia o 13:00 ten mecz się będzie odbywał. Trzymamy kciuki za oczywiście Polki i co? Jarek Adamek od spraw wszelkich dzisiaj, ale też jutro o tej samej porze pojawi się na antenie. 9:15. Życzę wszystkim bardzo miłego dnia i do usłyszenia.